Dzień dobry. Na koniec roku podpisuję rozkaz o przyjęcie do służby. Nie ukrywam, że trochę się boję. Jakieś rady dla młodego policjanta? Będę wdzięczny. Pewnie. Stary dla młodego. Już nie ma lat. Jeszcze nie zgret, mam nadzieję. Stój, Mikołaj. Słuchajcie, sprawa jest bardzo prosta. Wstępujecie do formacji, o której nie macie bladego pojęcia. To, że oglądaliście jakieś filmy, ktoś wam coś opowiedział, ktoś wam coś nasłodził, albo ktoś wam próbował obrzydzić ten pomysł, to nic nie znaczy. Jesteś wolnym człowiekiem, który absolutnie musi od początku zbudować to, jak będzie się odnajdował w tej formacji. Tej służby, tej pracy nie da się porównać z niczym innym. Będziesz przychodził do miejsca, w którym każdego dnia nie wiesz, co cię spotka. Nawet siedząc za tym pogardzanym przez prawdziwych policjantów biurkiem, każdego dnia czeka cię coś innego. Bo to jest służba nieustannie z ludźmi, z problemami, z sytuacjami, które wynikają z codziennego życia. A życie jest absolutnie nieprzewidywalne. I my musimy umieć na to reagować. Jesteśmy właśnie po to, żeby reagować na sytuacje, które zdarzają się tu i teraz, albo w przeszłości, albo zapobiegać temu, co pojawi się w przyszłości. I okres kursu podstawowego, tego momentu, kiedy będziesz właśnie wchodził na tą drogę, jest bardzo ważny, bo to tutaj dostaniesz swoje pierwsze szlify. Oczywiście wszyscy ci będą mówili, że potem zapomnij, co się nauczyłeś na szkole, bo wszystkiego nauczy cię ulica. Oczywiście najlepszą nauczycielką życia jest ulica. To bezsprzecznie. Praktyki nic nie zastąpi. Ale te podwaliny, ten fundament zdobywasz właśnie podczas szkolenia podstawowego, podczas kursu, na który za chwilę pojedziesz. Pamiętaj, nie wiesz nic. Znajdźcie swoje miejsce w szeregu. Jesteście młodymi, jesteście bardzo młodymi policjantami. I o tej służbie nie macie zielonego pojęcia. Nawet jeżeli ktoś z wami mieszka w domu i wam wszystko o tej służbie opowiedział, to pamiętajcie, że czas się zmieniają. I tak jak przy jednym czynie, którym popełnia człowiek na ulicy, mogą być różne orzeczenia, mogą być różne finały, bo zawsze liczy się kontekst, dana sytuacja, tak samo jest ze służbą w policji. Ktoś, kto pracuje w tym samym pokoju razem z drugim chłopakiem, może zupełnie inaczej to odczytywać. Inaczej się może w tym odnaleźć. To ty musisz znaleźć swoją drogę. Kurs podstawowy będzie pokazywał ci podstawy. Przejdziesz przyspieszony kurs prawa, którego nie poznasz w całości, bo prawa w całości nie znają nawet prawnicy. Każdy ma swoją specjalizację, ale to od ciebie będzie się potem wymagało, że ty masz znać wszystko. Tak naprawdę wszystkiego, czego się możesz nauczyć, to dbania o siebie, o swoje bezpieczeństwo, o to, żeby nauczyć się kontaktu z innym człowiekiem, pokazywania tego, że mundur nie odebrał ci człowieczeństwa. Mundur to nie jest jakaś zbroja, która stwierdza my i oni. Nie, jesteś dalej człowiekiem, tyle tylko, że masz konkretną robotę do wykonania. Mundur nie może w tobie spowodować, że będziesz miał taki syndrom szeryfowy, aż ura bura, szeryf podwóra, teraz wyjdę i zrobię porządki na mieście. Nie, ty masz wyjść i reagować na to, co się dzieje. Nie masz chodzić i szukać dziury w całym. Ty masz reagować na to, co się dzieje i zapobiegać. Wiele się mówi o tych takich sytuacjach, że policjanci są niedouczeni po kursie, że w internecie mamy takie interwencje, na których widać, jacy policjanci są nieogarnięci. Spokojnie. Każdy po kursie podstawowym jest nieogarnięty. Jeżeli ktoś teraz, jakiś stary policjant ci mówi, Boże, jaka ta młodzież teraz jest niedouczona. Gwarantuję ci, że ten, który tak gada, też był niedouczony. I ja też byłem niedouczony. I dalej wszystkiego nie wiem. Bo człowiek całe życie się uczy. Nieustannie się uczy. Ciągle się uczy. Jak mawiał klasyk. Pamiętaj, teraz jest o tyle trudniej, że na twoje jakieś braki, to, że nie masz jeszcze tego doświadczenia, są dowody, bo każdy ma kamerę. Ci, którzy są tacy teraz, wiecie, nieomylni i wielcy fachowcy, prawdziwi policjanci, na to, że kiedyś byli nieogarnięci, nie ma dowodów, bo kiedyś nie było kamer. Ale ja pamiętam sam,
jak my zaczynaliśmy, pamiętam tych, którzy przyszli rok po mnie, 2 lata później, 3 lata później, każdy na początku jest totalnie zagubionym młokosem. Z czasem, obserwując to, co dzieje się na ulicy i przeżywając każdą kolejną interwencję, nabierasz doświadczenia, bo każda interwencja to jest kontakt z ludźmi i kontakt z czymś, co jest absolutnie nieprzewidywalne i nieznajome. Musisz znać elementarz. Na taktykach i technikach interwencji przykładaj szczególną uwagę do tego, co mówią instruktorzy, bo oni niejednokrotnie uratują ci życie, jeżeli ty będziesz stosował się do tych ich zasad. Tak, one są wiadomo podręcznikowe, akademickie. Nie zawsze będziesz w stanie na ulicy założyć dźwignię na małego palca albo jakąś nadgarstkową, jakąś, wiecie, uszną. Tak, to są takie akademickie różne wytwory, które być może zastosuje ktoś, kto trenuje tylko dokładnie tą dźwignię od 25 lat i ma z tego honoris causa. Ale ty musisz umieć przetrwać w ulicznej walce. Elementarne zasady. Są ludzie, którzy na internecie tym się zajmują. Nie będę tutaj wchodził w ich kompetencje, ale bez problemu znajdziecie blogi pasjonatów taktyk, technik, interwencji, którzy rozkminiają to na czynniki pierwsze i są w tym znakomici. Musisz się potem dokształcać. Bo tak jak ktoś, kto kończy jakiekolwiek studia, po tych studiach nie wie dalej wszystkiego. Życie to nieustanne kształcenie i tak samo ciebie to czeka. Ale jeśli chodzi o zasady na szkole podstawowym, jedna podstawowa zasada. Wstąpiłeś do policji, pożegnaj się z alkoholem. Ja nie mówię, że całkowicie odstaw go, wyrzuć go za okno i już. Ale pamiętaj o tym, że alkohol w połączeniu ze służbą w policji to zło. To jest jedna z tych rzeczy, obok łapówki, za które nie ma zmiłuj. Nie ma zmiłuj, jeżeli przyjdziesz nawalony do roboty jako, nie wiem, pracownik hipermarketu, być może dostaniesz mandat, albo szef powie, idź się wyspać i wracaj. W policji nie ma na to przyzwolenia. Takie osoby są absolutnie po prostu usuwane. Tak samo jest z łapówkami. Na kursie podstawowym absolutnie moja podstawowa rada: pousuwaj sobie media społecznościowe. Broń Boże, nie rób sobie zdjęcia. Ja wiem, będzie taka pokusa zrobić sobie zdjęcie z karabinem, w mundurze, zmienić zdjęcie profilowe, a zatrudniony w MSW. Nie rób tego. Jesteś na samym początku. Nie wiesz, co będziesz robił za 5 lat. Być może nie masz takiego oparcia na szkło jak ja. Będziesz chciał być policjantem, który pracuje operacyjnie. Chcesz być gwiazdą internetu? Chcesz być wiralem? Po co sąsiedzi mają wiedzieć, że jesteś policjantem na początku? Pewnie z czasem się dowiedzą, ale nie musisz tego ogłaszać. Nie rób sobie jakichś dziwnych fotek, wiesz, w samych slipkach albo w samej czapeczce i w stringach. Nie, to narusza powagę munduru. Pamiętaj, że od ciebie teraz się będzie wymagało więcej. I to, co powtarzam. Nie wnoś na teren ośrodka szkolenia policji czy szkoły policyjnej alkoholu ani żadnych innych środków zakazanych. Po prostu. To są elementarne zasady. Będziesz chciał się napić złocistego chmielowego trunku, pójdziesz sobie po szkoleniu, będziesz miał wolny weekend, pójdziesz z kolegami na miasto, nie ma problemu. Ale nigdy na terenie ośrodka. Nigdy. Za to można po prostu wylecieć. I chcesz w ten sposób, bo zachciało ci się lekkiej pianki, w ten sposób chcesz zmarnować to, na co pracowałeś? Chcesz zmarnować swoje jakieś życiowe marzenie? To, że się przygotowywałeś do egzaminu, się dostałeś nagle, bo musiałeś się napić złocistego napoju, to nie mogłeś się powstrzymać? Czy dużo jest nauki na szkole policyjnej? Oczywiście, że jest dużo nauki. Ale nie masz nic innego do roboty. Dostajesz pensję, nie musisz gotować, nie musisz sprzątać, no musisz ogarnąć wokół siebie. Ale masz praktycznie zorganizowane całe życie. Od rana do wieczora. Twoim zadaniem jest tylko zdobyć podstawową wiedzę do tego, żeby po tych kilku miesiącach wyjść na ulicę i nie zginąć. Po prostu. Gwarantuję ci, że sobie poradzisz. Nie bądź tylko za bardzo do przodu. Słuchaj starszych. Nie przejmuj się frustratami. I na pewno będzie dobrze.